Kotwicę. Już. Halo, halo? Halo, halo? Odpływamy? Tak. Ko... Bagle trzeba poprzestawiać. Kotwicę podnieść. Czemu jesteś izdy murzynką? Podnosicie kotwicę? Aha. Tak. A, bo to, a to można robić we dwóch? Można, można. W czterech można. Dobra. Na tym statku to chyba nawet jest zalecane. Północny zachód, tak? Tak. Wiesz? Ile muszę ten statek poznać, bo ten na jedną osobę jest trochę mniejszy. No to ja tu byłem przed chwilą, Lel. Co tam w ogóle, Mati, u ciebie? Jak życie? A spoko. Jakoś se płynie. A nie, czekaj, wkurwiam się co chwilę, bo ten jebany remont już mnie do pierdolca doprowadza. Znaczy, remont idzie po... prawie po... dobrze. O, nie, proszę, nie. Prawie dobrze. Czy mi się gra zawiesiła? Chłopaki? Poczekacie chwilę? Na co? Na mnie, bo gra mi się ścięła i obudziłem się... pod statkiem. Zaraz będziesz miał syrenę, to pójdziesz do niej. Panowie, a za nami to jest statek? Tak prosto za nami? Tak, tak. No to kurna, zawracamy. Wiodę. Halo, jest tam stream? A chcemy tracić skrzynki? Mati, jest stream. Tylko ty jesteś w wodzie, tak? Ale my, jak my odpłyniemy chyba dostatecznie daleko, tak, to chyba się pojawi jakaś syrena obok ciebie, która tak cię uratuje i teleportuje cię na statek. Okej. Okay. Nie, nie, akurat odnośnie streamu to chciałem, bo mi jakieś okienka poznikały. Ty, chyba mnie właśnie Rekin chce zjeść. Pani Sireno, błagam, pomóż! W sumie możesz się dać zjeść. Chyba się uratowałem. Chłopaki, ja nie wiem, czy ja wykręcę przed tym, przed tymi skałami. To będzie takie, kurde, close, very close. Ale czegoś nie robi dla przygody. Dobra, chyba wszystko działa. Oglądać tylko, czy się uda, czy nie. Kurwa, nie uda się. Nie, nie uda się. Faaaaaak! Kotwica! Kotwica! Udałoby się. Dobra, nie udałoby tak, się. Tak, kurwa, udałoby się. Kotwica. No i perfekcyjnie. Dobra, czy ja jeszcze żyję? Dobra, jestem z wami. Jesteś. Nice. Pracować, murzyny! Dawać! Też pchaj. A ty popchaj nas. Ja wam zagram. A pchać was nie będę, nie ma opcji. Żagle poustawiajcie, płyniemy na bitwę. Sprawdźcie, działa, czy są naładowane. Gdzie ten statek się podział? Czy go widzi? Ja się mówię. Aha, jest, 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 tak. To szerzy w prawo, tak, tak, świeci się. Ale za nami też jest statek znów. Co? Nie, no dobra. No to my chcemy abordażować statki? Znaczy atakować? No oczywiście, że co? No oczywiście, stary, jesteśmy piratami, a nie. Nie wiem. A wtedy płyniemy? Ale ja, przed nami jest trójka, przed nami jest trójka. O, to nie, to płyniemy na tą jedynkę za nami. Nie no, bitwa, kurde! Mamy skrzynię. Gdzie on jest? Aha, on jest, mamy skrzynię przecież. No. A co się stanie, jak zatopimy statek? Możemy sobie do niego popłynąć i go splądrować? Tak. Spokojnie, chłopaki, nie ma się czym przejmować. Staramy go, a potem zakończymy robotę działami. Zaraz za nami jest statek, jedynka. No właśnie. Dobra. On stoi, ale ty za nami się stoi. Nieważne. Jacek, stawcie mamy te żagle, co wy robić? Mamy kuźwa 5 skrzyni. No to skończy się tak, że nie będziemy mieli jednej. No. Ten żagiel jest dobrze teraz. A ten przed nami to chyba ucieka, tak mi się też wydaje. A skąd wiesz, czy jest, że ten przed nami jest trójką, a nie czwórką albo dwójką? Bo widać. Widać trzy żagle. Tam mamy cztery? Kurwa, to znowu mamy spadłem! Trzy. No co jest na tej cholery? Nie, zostawiajcie mnie! Tu są rekiny! Jak to, co? No, mamo, tato, ja się boję.
Mateusz jest po prostu jest istotą astralną, on przenika nasze światy, kurwa, i pokład. Wow, kto tu strzela nie... koło ucha? O! A nie, to syrena, dobra. Chodź, syrenko. Odprowadź Mateuszka na statek, by się zgubił. Siema, elo, co tam, mordo? Ja nie widzę tego statku ich. No, jest tam za wyspą jest. Jacek, kapitan NW. Matt Krzesin i klątwa Hałesa. Jacek, kurde, dobra. Jacek. Co? Pójdź na NW. Nie no weź, ale no, stary, ale małego... poczekaj. Robimy zagadkę, oddajemy skrzynię i możemy lecieć i nic nie trafi, i nic nie tracić, co nie? Ale powiedz mi, Izdi, a co ci daje to złoto z tych skrzynek w ogóle? Masz coś z tego? Expa, możesz kupować rzeczy i tak dalej. A jest jakaś na przykład lepsza broń do kupienia? Jest, możesz tak. Kupić kolejnego slota na broń. Taką. Kolejnego... Możesz sobie nawet lepsze wiaderko kupić. Takiego shotguna możesz kupić. I lepsze questy zdobywasz. Naprawdę? No. Dobra. Gdzie mam płynąć, NW? NW. Oddamy to będzie 6 skrzyń. Okay, będzie więcej. Mnie przekonał. Gdzie są banany? Sorry, że tak nie w temacie. Jesteś? Tak głodny jestem. Ja na pierwszym podkładzie. Tu. A dobra, widzę. Są banany, tutaj deski. To już mam. To pewna odpust lecimy. A tutaj się łapie te. Nie na odpost. Bo po drodze będziemy mieli odpost. Nie, no zróbmy zagadkę i potem wszystko oddamy na raz. A. No bo akurat będziemy przebijać tą wyspę. Odpost. Ja nie mam zagadki, nie róbmy zagadki. Jak nie masz? Masz, po te. Dobra, jestem debilem. Jesteś? A to ci nie Hons of Senty lie deep on Crest Island, they are yours to keep. Kurde, ja wiem. I faktycznie trochę ze sprzętu macie, nafarmiliście. Już te zagadki nie są obrazkowe? No pierwsza zagadka to jest wyspa z X-em, nie? To droższe nie. Mówię pierwsza. Ile gdzie my płyniemy? Musimy ominąć tą wyspę. Omijamy tą wyspę, tak? Tak, to nie to, jeszcze dalej. A to co, jedziemy nie, sprzedać to, czy jedziemy tą zagadkę, nie, co mamy? Jedziemy zrobić zagadkę. Ja mogę stąd sobie mapę sprawdzać w ogóle, a tutaj przez kratę gówno widać. Mech. Chyba, że życie sternika jest ciężkie. No to na jaką wyspę płyniemy? Chłopaki, bo wygląda na to, że żagle są chyba w dupie, bo nie mamy w ogóle prędkości. Nie na tą. Co jest zaznaczone? Crescent Isla. Na lewo. A, dobra. Aha, bo tu jest jakiś mark na środku. No to odznaczyć go trzeba. Dobra. A to ty z góry możesz patrzeć na mapę? Się tak da? To jest trudniej. Znaczy przez kratę można, ale gówno widać tam. Jak da się samemu, to się patrzy za siebie. Czy to coś dało? Ten żagiel? Nie wiem. Weź te skrzynki i wyrzucaj. To byłoby dobre. Podawałem się na plan. Pokazują Mateuszowi sztuczkę z HS-em? No, sorry, zróbmy to. Dobra. Ja myślę, że on zasługuje na to zdecydowanie. Dobra. Jak to zrobić? Escape. Escape? Crew, tak? Nie wyrzucajcie mnie, kurwa, ze statku, proszę. A, tu jest. Jest. Dobra. Mamy dwa głosy. Wietnam, zagłosowałeś? Nie. No zagłosuj. Jestem solidarny. Zagłosuj. Solidarnie wcześniej wsadziłeś mnie do pierdla i nawet nie mrugnąłeś okiem. A, wy chcecie mnie do tej klatki wsadzić? Tak. To już raz tam nie wylądowałem. Nie. Ja również jestem szczęsowy. Ja też jestem szczęsowy. Zaraz się zamienimy na Izaka. Jestem szczęsowy i powiem ci szczerze, nawet mi krewka nie mrygnęła. Bo ty jesteś hamem. Styl życia. Ej, bo tu woda pływa. Dobra, fajnie, że tak bardzo skręcamy, ale musimy lecieć na Dobra, no przecież te skały były, no musieliśmy je ominąć. W ostatniej chwili w ogóle się wziąłem za to. No to... No i cały dzień. Na dziobie. No bo próbowałem tego Mateusza do puszki wsadzić. Czy na tamtą wysepkę z palenkami? Po prawej? Przed nami? Nie, chyba ja na dalej w ogóle. Jeszcze dalej? A przed nami wyspa to jest outpost. No i trochę mi zasłaniasz. Już pomijając, że dodaję ci ten
żagle wszystko zasłaniają, to jeszcze tymi kur na tym klapkiem w mordzie. Jacek w lewo. W lewo. Bo outpost, zaraz wbijemy się chyba do baru. No. Całym statkiem. Ej, właśnie. Max lewo. Dobra, nie chcę nic mówić, ale to nie wygląda najlepiej. Przynajmniej spokojnie, na mapie. Wszystko będzie dobrze. Na szczęście na żywo wygląda jeszcze gorzej. Przejdziemy na milimetry. Przejdziemy. No. Panie, to były kręć sekundy. Kręć w prawo. No powiem ci, że... No tak myślałem. Mówiłem. Przejdziemy, spokojnie. Dobra, mamy dziury. Naprawdę? Dwie dziury. No jak pierdolnęliśmy, no to mamy, no. Przeszliśmy. Co za wiaderka teraz chytać? Świetna robota, chłopaki. Jacek. Ja bym dał serdecznie, gdybym go znał, ale to niestety jakiś nieznany człowiek. Jacek, nie chcę mówić, ty chuju, ale... Nie, jak nie chcesz mówić, stary, to powiem ci, rób, stary, to co chcesz. Rób, co chcesz. Mogę? Mhm. Czy wiem, czemu Jacek HS nie streamuje? HS, czemu nie streamujesz? Jestem chory. Bo jest chory. Na bory. To ta wyspa po lewej. Tak, NW. Mamy L4 i tam podobno to od streamów tak samo zwalnia, więc spoko. Kano nie przestaje rosnąć, jak się nie streamuje, bo się ma L4. Is Dean? No. Chodź do mnie. A? Żeby HS nie widział, chodź. Co kurde? Gdzie ty jesteś? Gdzie? Nigdzie. Gdzie ty jesteś? Ty tam kieruj statkiem. Czego chcesz na mnie wylać wodę? Przy sterze jestem. Okej. Co maj to wiadro, gościu? O? Tam. Co wy tam robicie? Chłopaki kotwice ktoś? Albo coś? Halo? Zaraz zginiemy na wyspie? Czy tam? Chłopaki! Kotwice! Jezus, na cirku! Elegancko to kurwa, o to chodziło! Dobra. Łapę dziury! Ej! Czy statki mają steczy? Ej, jest steczy! Mamy trzy dziury nice. Dobra, spokojnie. Nie, najpierw trzeba to załatwić. Dziury. Cztery dziury! Halo. Łatam! Elegancko. Dasek nie mamy. Naprawdę? Ja mam jeszcze parę. Jedna dziura jest jeszcze tam. Mateusz, po lewej. Idę łatać, uwaga, łatam! Łatam, no spoko. I bęga, dareczko. Żadnych kryzysów. Jak ja tu zaparkuję, to nikt tak nie parkuje. Ja mam sterować, a wy macie kurwa hamować. I co robiliście? Kurwa, graliście sobie, nie wiem. W nosach ja patrzałem. Okej, wszystko. Beznadziejne załogę. Dobra, co ja mam tutaj napisane? 5 na 7, naprawdę. Musimy wyjść na ląd, żeby... Jesteście gówno warci. Wskazówka wyszła, następnie. Aha, okay. Właśnie tak zastanawiałem się, co ja mam po tym wywnioskować. Statek na nas płynie, statek płynie na nas. What the fuck, to powrót, kurwa. Powrót. Jedynka płynie na nas. Na statek, wszyscy. Gotowość bojowa. Oj, dobra, jak to jedynka, to ja idę za kasę. Widzę, skręca, odbija, ale za nią druga leci jedynka. No może oni uciekają. Dwie jedynki. To są dwie jedynki. Po której? Kotwice. Po lewej czy po prawej? Podnosić kotwicę. Po co? Jebać z Dina. Podnoś kotwicę, Mateusz. Ale po co? No będziemy napierdalać. Czekaj. Aha! Dobra, już idę. No. Dobra, mamo. Jeba nękasz. Możliwe, że wyrżniemy jeszcze w skały, jak będziemy wykręcać, bo inaczej ich nie da. No nie ma jak po prostu. Max lewo. Jest lewo. Na maksa. A bo tu trzeba nacisnąć guzik, a ja tak... Dobra, nie, jestem idiotą. Wyrżniemy go pod pokład. Wszyscy pod pokład. Spadać. Dobra, ale już wychodzimy z tego. Już jest prawie dobrze. Dobra. Łatam dziurę. Nie łatam, okay. Łatam. Okej, okay, płyniemy. Chyba. Dobra. Jeszcze jakieś dziury są? Mati, czy ty zamiast pomóc ten, to ty sobie chodziłeś tak wokół tego kółka, jak nie pracowali? Nie, kliknąłem M i czekałem.
A ja sam pchałem. Nie pomyślałem, że jeszcze trzeba kliknąć do przodu. Ty! Statek przed nami! Kuwa! Gdzie jest ten pistolet? Właśnie płyniemy mu najebać, ale żagle nastawcie! Co ty z pistoletu strzelasz? Żagle ustaw, kurna, pod wiatr. A w którą stronę wieje? Na prawo żagle. Czekajcie, bo jeszcze troszeczkę skręcimy, więc będzie te żagle trzeba dostosować. Dobrze. Nie, chwilę. Tak. Na prawo? Prawo, prawo. A, na prawo. Tak, no tak, no bo to... Aha, no dobra. Jednak jestem głupszy niż myślałem. Nie, w sumie to myślałem, że jestem trochę bardziej głupszy. To jestem mądrzejszy niż myślałem. Ale i tak głupszy. Przy braku, tak? Odpływają na lewo. Ale, no, ale drugi z po prawej naszej zaraz. Gdzie? Nie. Przed nami jest, jeden po lewej. Nami, dwóch jest przed nami, jeden jest przed tak. nami, no, no, prosto przed nami jest. A drugi na wyspie stoi. Masz mi zasłonię. W lewo. Ale weźmiemy w tego, co się rusza, weźmiemy go, staradujemy. A ja mam zajebisty pomysł. Wjedźmy pomiędzy i walmy na dwie strony. To jest plan. Dobra, to moja pierwsza bitwa morska. Jestem podekscytowany. Oni się biją! Oni się biją! A my zaraz na pełnej między nich. Przygotujcie deski, bo będę taranował. A tam deski. O nie! Ty, skąd się bierze kule? Kule to są te same do pistoletu i do armat? Nie, na dole jest czerwona skrzynia. Czerwona skrzynia na dole. Piętro niżej. Wszystkie armaty są gruby, załadowane. Gruby. Tu. Gruby. Wszystkie załadowane są armaty. Gruby, chodź tu. Mówiłeś niżej. Kotwica zaraz, dajcie, już teraz. Okay, tutaj, skręcaj w lewo. Jest na maksa w lewo. Zaraz na kotwicy się obrócimy. Dobrze, ucieka, i teraz armaty. Kurwa, wypadły! Za bardzo! Kurwa, wypadły! Za bardzo, kotwica! Typek ucieka z tym. Kotwica! Pcham! Dajemy! Podnosicie kotwicę? Dobra. Ja zawinę jeszcze. Nie, opuszczamy. Chyba. Jego, typek jak ucieka z tym. Ze skrzynią lata. Właśnie lecę do niego. To jest outpost? W którą tę stronę? W lewo zawijam całkiem. Okej. Doko. Zaduję armaty. Chyba lewe załaduj. Wszystkie są załadowane już. Dobra. Tamtych nie ruszaliśmy. A tutaj się nie da walczyć, tu nie ma broni. Jak nie ma broni? Gdzie nie ma broni? A nie, bo z jedynką jak kliknąłem to tam. A gdzie jest drugi? Jesteś w szczytowej formie chyba, naprawdę. Czy mogę dokonać abortażu na niego? Obróciło. Poszła. I od razu podnosimy ją razem. Gdzie wy jesteście? Czy wy odpłynęliście? No my pływamy cały czas. Dole, co wy robicie, co nie? Poczekaj. Zajebać okręt. A ja zmusiłem ziomka do opuszczenia jego okrętu. On mnie zmusił do oddania swojego życia. Kuwa no. Prawo. Cześć. Pomagałem ci podnieść kotwicę, więc... Dobrze. Niestety żagle mamy fatalnie. Chłopaki, czy gówno widzę? Widzicie? Prawo. Prawo, Max w prawo dawaj. Tak. Jest na Maxa w prawo, Ej, jak umarłem, to tam tym statku muszę poczekać, czy coś zrobić, żeby wyjść? Drzwi się otworzą, i później wejść tam. Nie no, to już opanowałem wychodzenie tymi drzwiami, tylko otwieranie jeszcze jest. Z wyspy dwaj goście strzelają. Mam skrzynię, kurwa, umarłem, rekin mnie zjadł, ale skrzynia wypadła. Kiepski trade, no jakoś lepiej miał tym mieczem. Idealnie, niszczymy te statki, panowie. Odpływa, niszczyć. Open the door. Ten już utonął. Pięknie. A ja mam biały ekran. Tam gdzie zginąłem jest skrzynia? Była, widziałem ją. Gdzieś tu była. Ładnie, toną. Idzie na dno. Chyba zatopiony. A wraz syrena to jest. Tak, a można go przeszukać? Czy tak? Nie można? Będzie nad nim lód. Wypływa lód. To jest gościu ze skrzynią. Gdzie? Za statkiem. Zginął. Ty, u nas za statku jest ziomek. Nie wiem, czy ze skrzynią, czy nie, ale we mnie strzela. Jest. Pod pokład strzel. Mateusz.
Jest na dole? Za sobą jakby. Ja polecam strzelać, ja polecam strzelać do przeciwników do statku z armat, wiesz? Nie z pistoletu. Sprawdzałem, że. Żyje. Padł. Cię przestraszyłem. A można syrenę zastrzelić? Tak. Dobra, teraz po skrzyni ktoś leci tam. Ja lecę po tom. Okay. Gościu tam beczy. On na voice chacie beczy, nam nad pod podkładem tak. Siedzi. Hey, they killed me. Oh my god. Okay. Ty dobra, gdzie są te amunicje? Czy ktoś tego? Z nas właśnie powiedział do niego wanna bank? Czy to... To drugi chyba. Czy to oni między sobą? What the fuck? Teraz jest tu obok mnie gościu. Wanna bang? Ale ja tego gościa nie widzę. Jestem ślepy. Ej, go zabił. Rekiny, ale są dwa rekiny lecę. Obok ciebie. Wiem. Nawet trzy chyba. Nawet trzy. Nie mam, nie. O. Ale zabiję gościa. A mamy tu skrzynkę? Tak, możemy odpływać. Okej. Okay. Gościu za mną jest ten. Tam jeszcze koło syreny jest ten typ. No ale obok niego jest z pięć rakinów w tym momencie, więc nie wiem czy on tam długo będzie. Nie mam pojęcia. Kotwice ponosicie, tak? Tak. Także. Chyba wypłynął. Po prawej mamy statek chyba, co nie? Aha. Kurwa. No. Co się stało? Ej, ale czekajcie, bo to jest. Czy niech ktoś sprawdzi, czy to jest outpost. To jest outpost, znaczy tak to wygląda. Kurwa, to sprzedajmy chociaż te skrzynie, co są. Ej, no coś jest. Wam się też gra wyjebała, czy nie? Nie. 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 Tak, to jest outpost. No super. Izzy, dasz mi zapro? Sam może dołączyć, Mati. Chwilę, moment. Zapraszam cię do gry. Klikasz na ISD, nadajesz więcej i tam masz dołącz do gry. Więcej? Okej. Okej. Okay. Tak, gdzie mamy te skrzynki jakieś? Tam, u kapitana w kajucie. U kapitana. Dobra. Chest of 1000 grogs. To się sprzedaje normalnie, tak? Tak. Takiego ziomka z złotymi palcami. O mój Boże. O mój fucking god. Niepotrzebny ci kufel jest nawet. No fajnie, tylko że tu rekiny mnie zaraz zeżrą. Ja pilnuję statku lepiej. Pilnuj mnie przed rekinami. A tak czysto teoretycznie, jakbyśmy tak ten wyszli na wyspę i ktoś by nam ukradł statek, to co się dzieje wtedy? Zabił mnie rekin. W ogóle ich nie widać, za ciemno jest niestety. Ale skrzynka leży. Tyle dobrze, no. Trzeba pilnować statku też, bo ci goście dali tam sami. A, ja jestem na statku. Gadają na wojstracie. Kamilot może. Ej, chłopaki, co się stanie, jak nam ktoś statek ukradnie? Nic, my się na niego tepniemy. Jedynie zatopić można go. Aha. Ej, tu jeszcze coś pływa. Ta, bo tu zginął HS. Tylko tu były rekiny. Mati, my ci na coś nie odpowiedzieliśmy, że widzowie piszą, że opluty? Bo ja to nie słuchałem w sumie. A nie. Aha, okej. Okay. O, idziemy do przodu. Jeszcze 4 skrzynie do sprzedania. No trzeba rekiny pozabijać, bo kurna. A to jak jeden sprzedaje skrzynię, to wszyscy dostają golda, czy tylko ten, kto sprzedał? Tak, wszyscy. Mhm. A to tą skrzynię, co ja z nią zginąłem w wodzie, to wzięliście? Ja tak. Janu? No to idę. A ja się ładuję. Co, rekiny gdzieś? Będziesz? Nie, chyba nie. Okay. Nie, o kurwa, jest, płynął. Jest. Oh fuck! Help me! O, jestem. Ale pieniążki dostałem. Słyszę, że chyba go trafiasz. Bardzo dobrze, nawet mnie nie ugryzł. Świetna robota. Rewelacja, stary, naprawdę.
Dobra, gdzie to się sprzedaje? Kościół w namiocie. Tu i w lewo. Aha, okay. Lewo? Albo prosto? Nie. Na ile hitów się takiego rekina zabija? Chyba 3. 3. Ile ma ty będziesz jeszcze grał? Ile? Ile jeszcze będę grał? Mhm. No nie wiem. A co? Panie żyją. No bo właśnie nie wiem, czy sobie teraz iść na przerwę. Bo jak masz kończyć za niedługo, no to zostanę jeszcze. A. Jakie ciężkie decyzje muszę podjąć. Ora, bierzemy skrzynię wszyscy już, po jednej. Że no pewnie jakoś niedługo będę kończył, no bo w Hearthstone'a idę pograć. Czekaj. Ale nie wiem dokładnie ile. Tutaj są skrzynie, tutaj, tu. Wystawię. Ja bym proponował po prostu ten. Skończyć tego questa, co nie? No i po questie. No ja właśnie też bym ten chciał skończyć jakiegoś. To z obok wyspa, więc blisko. Czemu jest sklep? Wow, repa. Rusznikarz jakiś czy coś, nie wiem, z pistoletami i jest dym w środku, nie ma gościa. Rekin jest żonami. Bo jest noc, noc w nocy nie pracuje. Ale od ubrań koleś normalnie stoi. O, może to kupić. Za 1000. Tak, kurtka admirała i czapkę. 1120 golda za czapkę. Chyba popieprzyło. Dobra, kupuję. Malutka. Aby się dało, to bym ci wysłał kasę. Nie, ale miałem. Kupiłem. Ja mam obecnie 7000. Ja mam dwa. Normalnie. Normalnie no life. Masz tego shotguna? Nie, nie kupiłem sobie, nie zbieram sobie pieniądze. Aha, czyli tak grasz dla gry. Nie jestem ciekawać. Tak, zaraz wyłączą bez. Easy? Tak. Ja się tak zastanawiam, jaki ta gra... Fabulous? Jestem tuż za tobą. Nie, morda ci została. God damn. Czemu ten człowiek tak na mnie pluje? Chyba statek mamy przed nami. To jest nasz. Tak. Nie. Nie, przed nami. Płynie, dwa dokładnie nawet są. Na wprost naszego płynie statku. Płynie do nas. A, okej, okay, dobra. Na wprost naszego statku płyną dwa statki na nas. To nie jest dobra informacja. A czy my sprzedaliśmy właśnie teraz wszystkie skrzynie? Chyba jedna została, bo nikt nie poszedł z nią. Dobra, to trudno. Idziemy bić tak się. Tak to mówią, do abordażu. Obróć ci statek. Ach, mam skoro, gdzie mówi, jest ta cholerna amunicja? Starodawne chińskie przysłowie. Czas amunicja? Napierdolić. Dobra, już znalazłem. Tak, ok. Płyną prosto na nas. No to jesteście tu już? Tak, jesteśmy. Podnieście kotwicę. Chyba, że... Za późno, zostajemy przy działach. Oni do nas. Dobra, nie podnoście. Oni taranują, czy płyną bokiem? Taranują. No, obracają się na nas, ale oni za bardzo się odwrócą. Płynie. Hello! Jeden leży? Hello. Drugi chyba też. A nie, dobra. Wszyscy. Chwilę. Dwaj nie żyją, bo są obok mnie. Następny. A to jest cały czas ten płaczący ziomek. No gadają więc. To gadają coś za mnie. Ale to jest ten sam, bo ciągnie nosem cały czas frajer. No macham, bo on gada do mnie. Dobra, przestawmy trochę ten statek. Zobaczcie, żebyśmy mogli go naszymi działami rozwalić. Nie mają. To idziemy? Co? Ja tak wysiadłem jak coś. Dobrze. Tam jesteś. Dobrze. Zmień broń na snajperkę? Tak. Jak można snajperkę założyć? Dwójka i kółko. Weź. Dobra, macie te? Działa mi. No, panie! Tak, zatrzymaj go. O, zginąłem. Ale bijecie z armatonik w ogóle, czy nie? Tak. No.
Kuwa, co to za jakieś powiadomienie z dupy? Wypier. Można aktualizację się Windows zbierać, będzie ściągał. Wiadrem może zbierać wodę i zalewać statek komuś? Tak. To jest genialne. Mamy dziury. Co? Bo on chyba... Na górnym pokładzie chyba. Tak, na górnym. To jest strzela? Czy oni tylko strzelają? Nie, nie wiem, czy dostałem z plesów. Matia, ty masz w ogóle świetnie kamerkę, co nie? Na pół twarzy. Co? Jak to? Czemu kamerkę? Jak się pochylam, no to masz tak, jesteś tylko od góry. Halo? No to ja... Mati prezentuje czoło. Pokazuje, że ten fajny jest. Ziomki, dobra. Nabieramy wody, co nie? Ale idę im najebać, więc sorry. I co na tym statku? Kurwa, ja to jestem ogarnięty. Kurwa. Trzymajcie do niej, z feferką. Jeden nie żyje. Jest złata, ej. Nie mamy cannonballów. Ja mam cannonballi. My nie toniemy? No powoli, ale powoli, wiesz? No tak, powoli, dosyć szybko. Ej, proszę się ze mnie nie śmiać. To jakieś skalowanie jest. O, załatwę. Toniemy. Nie mam łatam. Dużo wody jest. Bardzo dużo. Wiadra. Wiadra czy łatanie? Wiadra i łatanie, kurwa. Dobra, to ja łatam. Zdziała wal. No kurde, tam ostrzał działa, to bym już. Oni nas walą, to nie? Oni ciągle walą do nas, a my nie. Ja nie wiem, ja walnąłem w nich chyba z 15 razy. Wszystko byłoby spoko, gdybyśmy mieli więcej kul. Mamy jeszcze kule w ogóle gdzieś? M3 ładuję. Ja chyba też jakieś może mam. Patrz, ja załadowałem. Nie, nie mam. O kurwa, nie zagotowałem. Problem ma zresztą. Jak to się skończy? A bardzo zrobił jeden gościu. Ty jak on tu wskoczył? Z u nas. Wystrzelił się chyba, nie? Możesz się wystrzelić z cannonballa. Aha. Okej. Okay. Najpierw celujesz. No, zabiłem gościa, tego co abordował. Nie żyje. Można szybko ulepić. Albo zatonąć ich. Dobra, wystrzeliwuję się do nich i zatopię im ten. Musimy kaderkiem uciekać, bo my nie mamy tego już. Cool. O. Tutaj jest mnóstwo beczek w ogóle po drugiej stronie tego statku ich. Dobra, jak się mogę wystrzelić? Wejdź do działa od strony lufy. Najpierw celujesz działem. Dobra, może wystrzelenie się w rekina nie było najtrudniejszym pomysłem w historii. Nie wiem, jak było. Dobra, nie wiem jak wy, kurde, ja po prostu... Celuję, bo mamy w ogóle drugi statek po naszej, obok nas. Którzy walą? Do nas walą. Ale co my mamy? My nic nie możemy stracić. Shotguna w rej dostałem. Niech ktoś weźmie tą ostatnią skrzynię i nic do stracenia nie mamy. Tak zrobię, wiesz? Ci goście się zrespili na tym statku, uwaga, on nie tonie w ogóle, nie wiem dlaczego. Nie, to ostatnią skrzynię. Tyle razy obrywali. Dobra, to ja ją wezmę. Ostatnia. Daj! Weź, wziąłem. O, jest tu gościu.
No już tak bardzo wpłynęliśmy. Zabiłem go. Gdzie jest skrzynia? Ale nie wysadziłem im przecież. A, bo my to nie my. Nie, bo my odpływamy. Tak? Chwilę, jak to odpływacie? Bo płyniemy na zajebiście, wiesz. Mati, tak patrzę na streamie, to z pół minuty temu właśnie przepłynęli koło ciebie. Ja do syreny pójdę, ja do syreny. Aha, a my już... A to byli oni. Mówię, że to nie się. Hello. Wie to skrzynię. Płynę do brzegu, nie wiem, czy to coś da. Palą do mnie z kul. Nice. No do wyspy mamy daleko. Czy ja jestem już na pokładzie? Czego? O. What the fuck? Czemu nasz statek jest w wodzie cały? Ja przejąłem statek. Który? Tonął? Ten mały. Są dwa. Gdzie wy jesteście? Ja się jeszcze zablokowałem, nie mogę się ruszać na tym statku. Boże, zrespiłem się na... Płynę do swojego statku. O, jesteś, dobra, widzę cię. Mierek zjada. Ja też. Mogę was uratować. No nie, już za późno. Nie, już nie możesz. No to nie. Palam. Dobra, a jak my możemy odzyskać ten duży statek? Zaraz się zrespię. Zaraz będzie syrena. O. Jakiś ten typ się wystrzelił. Tak. To jest w ogóle jakaś syrena. Chodź. Mati? Słucham. Ty stoisz na statku? Aha. No. Okej. Okay. To ja mam nowy statek. Tylko, nie wiem, czy wy tu jesteście? Ja jestem na jakimś statku kolesi. To co chwilę się respią na nim typy, tak? To ja zobaczyłem. To tak powiedzieć. Ładny nasz nowy statek. Ładnie. Za amunicję. Mają banany? Mają. Nie, nie chyba. Tak, tak. Już jem. Ile, gdzie tu jest ammo? Tu jest ammo. Pod sterem. A, hej, 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 hej. Michał? Jak możemy wrócić do akcji tam? Czy to jest... Nie. Gdzie w ogóle jesteście? Co to jest tutaj? A, gościu... Aha. Na bocianin gnieźle, snajperką ma. A. Tam w tym obok? Tak, już zszedł. Nie ma go. No tutaj zaraz obok jest zatopiony statek tu nami. Do beczek poszedł. A no jest tam. Gdzie wy w ogóle jesteście, powiedzcie mi? My jesteśmy na nowym statku z Michałem. A na nowym statku, dobra, to my idziemy do syreny. Tak to, czy nie? No. Ale na nowym naszym. Tak. Szukamy syreny. Tu była, ale gdzieś się zbyła. Oni zbierają skrzynki. Wejdę do wody, zobaczę, czy jest syrena gdzieś. What the fuck? Jest syrena, chodź. Moment, bo mnie ziomek ten... próbuje zabić. Będę się widzieć, dym będzie. Oho. Uh-huh. A zróbmy tego questa. O, właśnie taki mam plan. Okej, okay, jestem. O, na wyspie. Dobra, syrena. Nie odpływajcie. Kotwica? Nie. Aha, bo tutaj jesteś. No tak. Ja podniosłem. Znaczy... Pisało, że wrócę na statek, a wróciłem na wyspę. No to nieźle. Dobra, opuściłem kotwicę. To płyniesz do nas, czy nie? No płynę. Nie, umarłem. Za tych dwóch typów, co nie? Płynąć koło nich. Fajnie żagi ustawiliście, jeden tak, drugi tak. Dwóch gości nas porobiło. Nie no, bo były dwa statki, no to nieźle. Tak, trzy? Dwa statki, jeden z górka i jeden jedynka. Okej. Okay. Przed nami są statki. A, no to są oni. No to chodźmy im na... Nie, jedziemy zrobić questa.
Nie skończymy tego. A mamy daleko? Na północny zachód trzeba pójść. Nie wiem jak was, ale mnie to złoto tak w sumie nie interesuje, tylko się chciałem pobawić. Jacek. Czemu przez cały ten czas nie próbowałeś statku zatopić wiaderkiem? Ja nie? Próbowałem, to jest gówniana metoda i ledwo działa. Znaczy, w praktyce powiedziałbym, że nie działa. A nie da się na przykład od środku statku mieczykiem tam podziałać tego drewienka, zniszczyć? Nie. Za grube drewno, stary. No. Tak, a nie chcieliśmy tych zapasów tutaj ten splądrować? Z wraku. Tak, jak tylko na raz płyniemy, to nie ma sensu do zapasu brać. No, okej, okay, w sumie. A ten żagiel trzeba wziąć. Dun, dun, dun.